10 najbardziej tajemniczych organizacji w historii Zakon ubogich rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, bardziej znani jako templariusze. Król francuski Filip IV Piękny był zadłużony u templariuszy. Chcąc się uwolnić od zobowiązań, w piątek 13 października 1307 roku uwięził członków zakonu we Francji, zarzucając im herezję, świętokradztwo, innowierstwo czary, rozpustę kult Bożka Bafometa, odstępstwo od wiary i spiskowanie z Saracenami. Po długotrwałym procesie trwającym do czerwca 1311 roku będący pod wpływem królu Francji Sobór zdecydował o kasacie zakonu templariuszy. Jego majątki we Francji zostały skonfiskowane. Wielu templariuszy poniosło śmierć przez spalenie na stosie, w tym wielki mistrz Jakub de Molay i 54 innych dostojników zakonnych. Nie wszędzie jednak likwidacja zakonu przebiegła bez problemu. Zbrojny opór stawili templariusze aragońscy i cypryjscy, templariusze niemieccy stawili się przy przed władzami świeckimi w pełnym ryn sztunku bojowym, dzięki czemu uniknęli aresztowania. Niektóre z organizacji wolnomularskich uważają się za spadkobierców tradycji zakonu templariuszy. Część lóż masońskich przyjęła nazwę rycerzy świątyni. Niektóre posługują się też flagami templariuszy, podczas spotkań przebierają się za templariuszy. Do dziś krąży wiele legend na temat tego zakonu. Jak jest jednak naprawdę? A kto to wie? Czaszka i Kości, tajne stowarzyszenie działające na Uniwersytecie Yale, elitarna organizacja parawolnomularska założona w 1832 roku przez Williama Russella. Posiada własną wyspę na rzece Świętego Wawrzyńca. Do Czaszki i Kości należą głównie członkowie rodów od wieków osiadłych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, należących do finansowej arystokracji. Do tej organizacji należy m.in. George W. Bush czy John Kerry. Zakon Illuminatów Istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne działało w latach 1776-1785. Rzekome dalsze istnienie Illuminatów Bawarskich stało się osnową wielu teorii spiskowych. Według nich efektem tajnej działalności tego stowarzyszenia miała być m.in. rewolucja francuska. Przypisywano mu również walkę z kościołem katolickim i dążenie do panowania nad światem. Wolnomularstwo, międzynarodowy tajny ruch społeczny mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości poglądów ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to też także zespół bractw o charakterze dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jego temat. Nauka badająca historię wolnomularską i ideę wolnomularską nazywa się masonologią. Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz Swoistym nurtem wzywającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad uznawanych przez masonów za ważne. Wolnomularstwo jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Tworzą je zarówno organizacje umiarkowane, liberalne, mistyczno-esoteryczne, jak i konserwatywne czy tradycjonalistyczne. Nie można wskazać Uznawanego przez wszystkich Wolnomularzy kierowniczego centrum, choć istnieją wspólne fora, federacje, które jednak na ogół skupiają organizacje najbardziej do siebie zbliżone. Wspólnym ideowym łącznikiem wszystkich organizacji masońskich jest przekonanie o konieczności pracy nad wewnętrznym rozwojem człowieka i społeczeństw. Grupa Bilderberga, Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób ze Świata Polityki i Gospodarki. Organizujące coroczne spotkania, w których bierze od 120 do 150 zaproszonych osób, złożonych z najwyższej rangi polityków, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Według uczestników, ze względu na nieformalny charakter, spotkania pozwalają na swobodną wymianę poglądów, niezależnie od aktualnych animozji politycznych. Spotkania mają miejsce w luksusowych hotelach i są chronione przez jednostki służb bezpieczeństwa. Majestatic 12, kryptonim tajnego zespołu, który miał rzekomo powstać w 1947 roku podczas kadencji prezydenta Harry'ego Trumana w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie działalności UFO. Nie istnieją zweryfikowane dowody istnienia tego zespołu istnieniu Majestatik 12 zaprzeczał m.in. rząd Stanów Zjednoczonych, którego organy wypowiedziały się, że dokumenty świadczące o istnieniu takiej grupy zostały sfingowane. FBI zbadało dokumenty i określiło je jako fałszywe. Także wśród ufologów i zwolenników teorii spiskowych zdania są podzielone. 6 grudnia 2010 roku FBI opublikowało tajne do tej pory dokumenty na temat Majestatik 12, jak i wielu innych niewyjaśnionych zjawisk. Na dokumentach dotyczących samej organizacji Widnieje słowo podrobione. Tugowie, tajna organizacja o charakterze religijnym, stanowiąca rodzaj bractwa zajmującego się rytualnym mordowaniem podróżnych, a także okradaniem zabitych, działająca w Indiach prawdopodobnie od XVII wieku. Zasadniczo Tugowie zabijali na cześć bogini Kali. Istniały jednak także grupy zabójców, zbrojących się w swych metodach działania na tugach, którzy zabijali bez żadnej idei, a ich jedynym celem było ograbienie pomordowanych ofiar. Grupy takie wywodziły się także spośród muzułmanów, a podszywanie się pod hinduistycznych zabójców mogło w tym przypadku być doskonałym alibi. W związku z rytualnym charakterem mordów, tugowie praktykowali duszenie ofiar tak, aby w czasie zabijania nie przerać krwi. Liczba ofiar tugów jest trudna do określenia z uwagi na tajny charakter kultu, jak też z powodu braku ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jak długo trwała ich działalność? Jest ona szacowana w sposób bardzo różny i waha się od 50 tysięcy do 2 milionów. Tugowie zostali ostatecznie zlikwidowani przez brytyjską administrację kolonialną po umocnieniu się brytyjskiego panowania w Indiach w drugiej połowie XIX wieku. Towarzystwo TUL, tajna organizacja rasistowska i okultystyczna, która powstała w Monachium w końcowej fazie I wojny światowej, nazwa podchodzi od mitycznej wyspy TUL która dla starożytnych Greków była najbardziej na północ wysuniętym lądem. Stąd nazwa ta miała duże znaczenie dla wyznawców nordyckich kultów. Towarzystwo zainspirowało wiele teorii, tak jak na przykład Jana Walna Helsinga. Twierdzono przeważnie, że wewnątrz towarzystwa istniało silne okultystyczne czy nawet satanistyczne nastawienie. Są też przypuszczenia, według których istniał wewnętrzny zakon w strukturach towarzystwa. Zakon Tull. Istnieją też przekazy co do przynależności samego Hitlera do Towarzystwa. Wydaje się to jednak mało przekonujące, ponieważ Hitler wypowiadał się wielokrotnie bardzo lekceważąco o wybujałych teoriach Rosenberga. Można bez kłopotów wykazać połączenia niemieckiego spirytyzmu, który pośrednio wyszedł od towarzystwa, z okultyzmem francuskim. Poza tym są jasne przesłanki co do tego, że Henryk Himmler organizował spotkania ze francuskim okultystą Mengelem. Zakon Dziewięciu Kątów. Zakon Dziewięciu Kątów powstał w połowie lat 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Jego twórcą jest David Miatt. Według niektórych ekspertów twórca zaangażowany był w działalność ruchów neonazistowskich, choć on sam temu zaprzecza. Ideologia zakonu została zawarta w The Black Book of Satan. Jest ona wyraźną pochwałą szatana, który według doktryny jest rzeczywistym bytem i nie może być dzięki podążaniu za nim człowiek staje się silniejszy. Zakon wykształcił również siedmiostopniowy proces inicjacji, który zawierał m.in. długotrwałe odosobnienie i składanie ofiar z ludzi. Ostatecznie kandydat stawał się nad człowiekiem, którego celem było kontrolowanie i eliminowanie ludzi słabych. Bohemian Club Bohemian Club swój początek ma w 1872 roku. Wtedy to właściwie w San Francisco powstał tajny klub, który zrzeszał osoby związane ze światem polityki, kultury i wojskiem. Jego członkowie zafascynowani byli okultyzmem i starożytnymi misteriami, które zaczęto wprowadzać do rytuału Bohemian Club. Członkowie organizowali spotkania co roku pod koniec lipca na liczącej ponad 1100 hektarów posiadłości leżącej około 12 km od San Francisco. Według doniesień Licznych osób, którym udało się tam dostać, uczestnicy składają cześć bóstwu pod postacią sowy. Członkami ma być śmietanka towarzyska Ameryki, m.in. politycy, pisarze, aktorzy, piosenkarze i biznesmeni. Na terenie posiadłości ma znajdować się 12-metrowy posąg sowy, pod którym ma płonąć wieczny płomień. Sowa była w starożytności utożsamiana z mądrością.